No cześć, tutaj Krakus, kontynuujemy LEGO Skywalker Saga, zbieranie klocków Kyber, no i oczywiście odkrywanie misji, wypełnianie różnych zadań i tak dalej. Tym razem wybrałem planetę Mustafar, gdzie jest kompleks kopalniany, znana nam lokacja. Udamy się najpierw do przestrzeni Mustafar, gdzie powinniśmy zdobyć 5 klocków Kyber, a później zajmiemy się już na samej planecie zbieraniem reszty. Jeden klocek oczywiście będzie dosyć prosty, będzie to, o właśnie. Kometa. Za szybko w nią wleciałem. Okej, która nam da 5 klocków. Co dalej? To jest już miejscówka. Zapał. Chyba. Tam coś jest. A, to dostaniemy pewnie ten złoty klocek, złoty statek. Ja się ulatam! Kocham pościgi, szczególnie kiedy wygrywam! No to teraz nie wygrasz. Jedyne co to... Gdzie on jest? Tu jest jakiś wyścig. Niektóre te wyścigi są łatwiejsze, inne trudniejsze. Zobaczymy, jak to się prezentuje. Muszę przelecieć wszystkie bramki. Na pewno jest jakiś układ, który pozwoliłby mi to zrobić jak najszybciej, ale to jest pierwszy raz to... Gdzie one są? Tam. One jeszcze są tam. Okay. Tam już ktoś do mnie strzela. Nie wiedzą, że ja... Tam jeszcze coś jest. Ej! Ja tu robię wyścig. O, akurat się złoto, dobra. Mniej niż 70, okej. Okay. Czyli zdobyłem to. Co to jest? Dagoba. Na Dagoba się udamy na pewno. To jest Utapał. To jest zadanie. To jest zrobione. Nie wiem, co tu jeszcze... że muszę chociaż jeden wziąć udział w tych w bitwie i wtedy dostanę chociaż jeden klocek.
Chociaż nie, zaraz, 5 klocków. Te 5 klocków to jest... to jest komety, tutaj więcej już nie dostanę. Dobra, potrzebnie tu wszedłem. Ale jak już jestem, to... to mogę chłopakom wygrać bitwę. Ten statek jest dosyć sterowny, nie powinno być problemu. A, opuściłem. Dobra, opuściłem statek. Dziwne, leciałem za statkiem i nagle opuściłem starcie. Dobra, wylądujemy na Mustafarze. Mamy tutaj 23 klocki do zdobycia, dwie misje, dwa statki i jeden ten... nie wiem, co to jest. Ciągle zapominam. Dokument, który umożliwia nam wykupienie fajnych urozmaiceń, które w moim przypadku, moim celem jest razy 8, co da nam mnożnik 48, o czym już niejednokrotnie wspominałem. Teraz zobaczymy, jak nam tutaj pójdzie. Zostałem zaktualizowany. Zobaczymy. Dobra, tu już mamy pierwszy klocek. Tutaj jest gościu, który coś łowi w lawie. Szefowi coś spadło przez kratkę na stacji paliw. I wyglądał na mocno rozczarowanego, więc pewnie to było coś ważnego. Okej. Słychać mnie? Wciśnij przycisk, żeby odpowiedzieć. W końcu! Proszę o pozwolenie na lądowanie. Powtórz kod, żeby potwierdzić. Odbiór. A, zielone, fioletowe, to tak memory. Zielone, fioletowe, białe. Zielone, fioletowe, białe. Potwierdzam pierwszą sekwencję. Przygotuj się i znów łączność. Czyli trzy razy, trzy sekwencje będą. Kod Tango 4. Powtórz kod, żeby potwierdzić. Żółte. Niebieskie, fioletowe. Potwierdzam drugą sekwencję. Ale i teraz pewnie będą użyte wszystkie 5. Został jeden. Zaczynaj kiedy chcesz. Dobra, co do roboty. Leci ostatni kod. Dobra, wiesz, leci ostatni kod. Powtórz, żeby potwierdzić. Zobaczmy. Zielony, niebieski. Żółty, fioletowy i biały. Potwierdzam sekwencję. Okay. Wlatuję do hangaru. Nie był klocek. Możesz sobie wziąć ten klucz. Nie lubię łowców nagród, ale też słabo lata. Dlatego właśnie tylko macham bananami. IG-2000. Okej. Okay. Czyli będę mógł kupić ten statek, jak gdyby zdobyłem klucz do niego. Okej. Okay. Czyli to nie był klocek. Tak samo jest zaznaczony klocek, jak i... A nie, pokazuje mi drogę do klocka. Tam. Gdzieś tutaj jest. Czuję to. Drzemie tu moc. A ten co? Tu znowu? Nie wydaje mi się, żeby to tam było z obsydianu. Więc w sumie nie nasza sprawa.
klocek jest tutaj gdzieś na dole. Trzeba znaleźć zejście tam. Tam jest jakiś klocek? Chyba najłatwiej będzie się dostać do tego na razie, mimo że nie jest zaznaczony. Aha, okej. Okay. Tylko że... O! Chłopaka go zdobędzie, ale nie ma znaczenia kto. Ważne, żeby go zdobyć. Oczom nie wierzę. Teraz pytanie, jak tam zejść niżej? Możliwe, że to będzie tędy. Nie. Lądowisko zeskoczyłem. A nie, tam jest, dobrze. Czyli tędy. Ten ma coś tutaj do powiedzenia. Kto by myślił, żeby się tu rozłożyć? Czemu nie na bół? Albo Kashyyyk? Muszę chyba... Tak, muszę połączyć jakieś przewody. Czymś tam. Tu jest, są brakujące. Okej. A nie, jeszcze jeden jest. Tu jest coś potrzebne. Nie wiem, jak to się stało, że jej nie zauważyłem. Dobra. I gdzie to może być? Moja baza danych jest poprzedni pełna wskazówek. Straszne uczucie. Nie powinno być już tak daleko. W ogóle czemu mnie tak daleko prowadzi to? Gdzie nie ma tych bezpieczników, czy cokolwiek to jest. Interesujące.
było tak, że można je podnieść, jakoś przenosić, jak się już raz położyło, to była inna sytuacja, a tak? Być. Zaprogramowano mnie, aby informował o nowych wskazówkach. O, głowisko. To tam na górę. Na górze da się. Trochę niebezpiecznie jest latać. Mogę to zrobić! Tego nie było na szkoleniu Jedi. Zostawili po sobie jakieś skarby. Coś w tym ich wielkim logo w tamtej...
Czuję to. Drzemie tu moc. Planety pokryte czymś zwanym lodem. Podobno to przeciwieństwo lawy. I wszędzie tam jest zimno. Nie!
potęga mocy poprowadzi mnie ku zwycięstwu. Mi tutaj nic nie pomoże. Musimy zatrzymać najwyższy porządek. Dobra, wiem o co chodzi. Daj mi spróbować. Pancerz topi. I tak się pocę, że hołm mi... Czuję to. Grzemie tu moc. Moc ciągle mnie potrzebuje. Mieszkać ktokolwiek poza Mustafarianami. Oni chyba...
Ben też takie miał. Mówi, że dam sobie radę. Thank you.
Jestem Luke Skywalker. Jedi, jak mój ojciec przede mną. Mogę to zrobić! Sobie radę.